Szanowni, kiedy rozmawialiśmy o sprężynie, o energii sprężystości, to opowiadałem wam, że sprężyny mają w sercach fizyków szczególne miejsce, a związane jest to z faktem, że bardzo wiele układów mechanicznych zachowuje się w pobliżu swojego położenia równowagi tak, jakby były sprężynami. No i odnieśliśmy to do tej dziewczynki na skateparku, która w pobliżu położenia równowagi, to znaczy takiego punktu tego skateparku, w którym ten skatepark jest poziomy. No, taki punkt musi istnieć, bo gdyby nie istniał, to by ta dziewczynka nie mogła się zatrzymać, tak jak teraz to się dzieje. Nie potrafimy jej ustawić tak idealnie równo, żeby się nie ruszała. Ale wiecie, że wy jesteście w stanie na skateparku się zatrzymać na dole, prawda? No właśnie dlatego, że jest taki punkt, w którym nie zjeżdżacie w żadną stronę. To znaczy, że ten skatepark jest płaski w tym punkcie. No i teraz, jeżeli ta dziewczynka wykonuje takie małe ruchy, w fizyce mówimy małe drgania wokół swojego położenia równowagi, wokół najniższego tego punktu skateparku, to zachowuje się tak, to można matematycznie udowodnić, jakby była na sprężynie. No i to, co mogę jeszcze wam przypomnieć, to co też żeśmy już raz oglądali, to jest hasło, rezultat przeglądania hasła grafiki Harmonic Oscillators as Models of Interactions. Widać, jest nieskończona liczba różnych prac naukowych. O, tu nawet widać model oddziaływania poziomów energetycznych w jakiejś skomplikowanej cząsteczce można przedstawić w formie mas właśnie zawieszonych na sprężynkach. Więc oscylatory harmoniczne, czyli sprężyny, rządzą. No i dlatego warto jest troszeczkę więcej na ich temat wiedzieć. No i dlatego wzięliśmy taką sprężynę, powiesiliśmy na niej puszkę po Coca-Coli, do której naliliśmy wody i pozwoliliśmy jej się ujać. Tak to mniej więcej wyglądało. No i teraz pytanie, co charakteryzuje ten ruch? No, ten ruch charakteryzuje cykliczność, periodyczność. Widać, że elementy tego ruchu, powtarzają się w czasie. Położenie tej puszki zmienia się w czasie cyklicznie, periodycznie ona oscyluje. Żeby to lepiej zobaczyć, to przenieśliśmy się do trackera, przeanalizowaliśmy ten film w trackerze. Tracker znacie, choć ja bym był bardziej zadowolony, gdyby choć kilkoro z was zainteresowało się bliżej tym programem i jak go obsługiwać. No, wgraliśmy ten film, zdefiniowaliśmy jakąś skalę długości i układ współrzędnych, także ta puszka rusza się wzdłuż osi Y. No i teraz wykonując kolejne pomiary, krok po kroku, to są te kolejne punkty pomiarowe, otrzymaliśmy takie zachowanie zmiany współrzędnej Y w czasie. Widać bardzo wyraźnie oscylacje, tak? To znaczy, że te zmiany są cykliczne. No i teraz można obejrzeć to w powiększeniu. Tak to wygląda w powiększeniu. Widać, że z dokładnością do dokładności naszych pomiarów te zmiany zupełnie dobrze. Ten rysunek, ten wykres zupełnie dobrze
odzwierciedla tę cykliczność. No i teraz pora na zdefiniowanie najważniejszych wielkości charakteryzujących. Nie wiem, dlaczego tu się pojawia reklama następnego filmu, no trudno. To dla dzików. Matematyka dla szóstej klasy. Ćwiczenia z myślenia. Scharakteryzować najważniejsze wielkości charakteryzujące każdy ruch drgający, tak? Niezależnie od tego, w jakim układzie fizycznym konkretnie jest on realizowany. No więc po pierwsze amplituda. Co to jest amplituda? Amplituda to jest największe wychylenie od położenia równowagi. To jest gdzieś to położenie równowagi jest pewnie mniej więcej tutaj. Jest pewnie mniej więcej tutaj i może troszeczkę niżej. Może troszeczkę niżej. Jeszcze raz przypomnę, tu mamy na osiach, na tej osi Y to mamy po prostu wychylenie, a na osi czy położenie tej określonego punktu tej puszki, a na osi X czas mierzony tam kolejną liczbą klatek. No i amplituda to jest maksymalne wychylenie, to znaczy różnica pomiędzy wartością maksymalnego wychylenia, znaczy wtedy, kiedy puszka jest wychylona maksymalnie w jedną lub w drugą stronę i tym położeniem równowagi, tym środkowym położeniem. No, w idealnym przypadku puszka by wychylała się w jedną i w drugą stronę dokładnie tak samo. W związku z tym można wziąć różnicę pomiędzy tymi skrajnymi położeniami i podzielić je ją na dwa, no i zobaczymy, jak to wygląda. Tak? Tutaj, żeby to zobaczyć, to muszę się zmniejszyć, żebyśmy mogli to zobaczyć. O, zmniejszyłem się, bardzo dobrze. I teraz możemy odczytać z rysunku położenie tego punktu. To jest w metrach, więc to jest 17,7 cm, powiedzmy, że z dokładnością do pół centymetra będziemy to mierzyć, więc to jest 18 cm. No a tutaj ten najniższy punkt w tym miejscu to będzie 4 cm, tak? 3,85 razy 10 do minus drugiej, czyli w metrach, czyli 4 cm. 18 minus 4 to jest 14. 14 podzielić na 2 to jest 7 centymetrów, tak? Czyli w tym przypadku amplituda drgań była równa 7 centymetrów. No, okres to jest czas, jaki upływa pomiędzy dwoma powtarzającymi się, to jest długość cyklu po prostu. Tak? Długość jednego cyklu to można w różny sposób zmierzyć, no na przykład pomiędzy tym maksymalnym wychyleniem, tak? Więc okres to będzie odległość w czasie między tym punktem a tym punktem. No można też powiedzieć między na przykład tym punktem a tym punktem. To powinno wyjść z dobrą dokładnością tyle samo. No dobrze, przyjrzyjmy się. Tutaj współrzędna czasowa tego to jest 4,8 sekundy. Współrzędna czasowa tego punktu to jest 6,1 sekundy. 4,8 odjąć 6,1 sekundy. 6,1 sekundy odjąć 4,8. 1,3 sekundy, tak? Czyli okres wynosi 1,3 sekundy. No i w końcu jest wielkość, która jest blisko związana z okresem. Tyle trwa 1,3 sekundy, trwa jedno pełne wachnięcie do góry i do dołu. Ja podkreślam, że tu chodzi nie o wachnięcie z góry do dołu, tylko wachnięcie z góry do dołu i potem znowu do góry. Pełen cykl.
No, częstotliwość to jest odpowiedź na pytanie, jak często, ile razy na sekundę ten nasz układ wykonuje drgania. No i częstotliwość to jest po prostu odwrotność okresu, tak? Więc jeżeli spróbujemy sobie uruchomić kalkulator, to w tym kalkulatorze to powinno być po prostu odwrotność 1 podzielić przez 1,3 równa się 0,77 i częstotliwość mierzymy w hercach na cześć fizyka niemieckiego Herca, który zajmował się badaniem ruchu falowego. Zaraz to już wiem, co muszę z tym zrobić. Muszę to odgrupować i teraz będę mógł tutaj to wpisać, że tam było 0,77 herca. Tak wygląda ta jednostka. No i na końcu wyjęliśmy komórki i mierzyliśmy stoperami okres drgań tej naszej sprężyny, tej naszej masy zawieszonej na sprężynie. To zamiast Uliany to byłem ja, więc tu zapiszę Lech. No i mierzyliśmy 10 okresów, potem kolejne 10 okresów na stoperze, więc to już było 20 okresów, potem kolejne 10 okresów, to było 30 okresów. No i wartość średnia, jak widać, jest dość stabilna, to jest w sekundach. Może trzeba to poprawić, żeby wszędzie były jednostki. No i jeżeli to jest 1,31 setnych sekundy, no to odpowiada częstotliwości 76 setnych herca. No, 1,3 sekundy, tak jak wyznaczyliśmy z tego pomiaru, więc wszystko się zgadza. Proszę zwrócić uwagę, że na jedną ciekawą rzecz, to znaczy to jest film nakręcony przeze mnie przy innej okazji, tydzień temu, w czasie przerwy obiadowej, kiedy w klasie nikogo nie było. No i oczywiście ja nie rozciągnąłem amplituda w tym przypadku i w przypadku tych naszych, o tu właśnie zapomniałem tego pokazać, zapomniałem przeskoczyć, no więc okres się mniej więcej zupełnie dobrze zgadza, częstotliwość też się zupełnie dobrze zgadza. Ten film jest nakręcony jakby przy innej okazji. Tu mierzyliśmy okres puszczając tą sprężynę jeszcze raz. Okazało się, że pomimo, że nie ma powodu sądzić, że tym razem amplituda była identyczna, no to okres okazał się być taki sam. No, ma to związek właśnie z taką zadziwiającą własnością ruchu drgającego, że jego okres nie zależy od amplitudy, no ale o tym to porozmawiamy, kiedy będziemy analizować ruch wahadła matematycznego i mierzyć za jego pomocą ziemskie przyspieszenie grawitacyjne.